Lubię zawsze tak, zanim dojedzie reszta, zrobi się harmider, polatać sobie na spokojnie. W końcu też obleciałem Jutrosin, nigdy nie było czasu zobaczyć, jak wygląda miejscowość z góry. No i jedzie pierwszy. Chyba miał najdalej, a najszybciej przyjechał. Jednak nie doczekaliśmy się reszty. Woda jest taka mega fajna, że sobie popływamy. Reszta dojedzie, to też popływamy dalej. Namiot marzeń. Ole. Jest tego sporo. Poezja, poezja, panie. Dobrze. No. Ty wariacie. Wieczorne loty w wodzie. Zobaczymy. Słoneczko już wschodzi. Śpiochy jeszcze śpią. To trzeba ich obudzić. A takie widoki po przebudzeniu. No nie ma nic lepszego. Jest taki szybki, że gościa nie dogoniłem przy lądowaniu, nie? Mieliśmy pierwszą wodę, Arek w wodzie. Albo grubo, albo wcale. Co się wydarzyło? Zgas? No to dobrze, Wiktora mówiła. No, 250 taka dobra była. I teraz. Super.
lądują, tu startują, jest pięknie. Siema, wszystko okej? Dobra. Słuchajcie, sprzedam tora 303. Jakbyś to chciał, to w busie czarnym za chwilę. Chyba wsiadam z tobą na tą łódkę. Tylko zakręt, tylko zakręt. I się okazuje, że to nie jest takie łatwe. I już, troszeczkę szybciej, to byś nie dostał hopy. Ja też z tym mam problem. Snejkuś? Trzeba polatać, nie? Ale jest dynamika. Jakieś dziwne to paliwo. Takie białe, nie śmierdzi. Ty, chyba deszcz padał i napadało. Śledzę ekipę. Jak slalomy mocno wyciągają ludzi z buta. Tutaj. Burza. U nas przeszła burza. Teraz się zrobiło pięknie, pospaliśmy trochę. A niektórym mało. Chyba też idę z Arkiem w górę. No to teraz moje śmigło będzie śmigać. Teraz będzie power. Jeszcze ważymy napędy, sprawdzamy, także testów ciąg dalszy. Gdyby ktoś nie wierzył, 303. Po linii 303 waży 30 kg. 3,3. Zobaczcie, nie ma problemu. Przecież to jak motoromka, śmiało na plecy można zabierać. Gdzie jest Norbert? Od godziny 11 cię szukamy. Dawajcie, ja już się chcę zmienić. To teraz będzie Bartę prowadził. Chodź, zabieramy ciebie, bo fala się zbiera. Dobra. Zrób mu klapę, zrób mu klapę! Taka współpraca. Proszę bardzo. Gotowy? Zrobię 3 salta, uwaga. I przyszedł dzień trzeci naszych zmagań. Oczywiście śpiochy śpią. Wstaję, szykuję się i zaraz działamy. Zobaczcie, akumulator. Taki mały wentylatorek. A to pompuje tyle frajdy. Yeah.
Krasniku. Siemandero. Nie ma komu powozić. Działamy, prawda? Tak. Ale jest panie na bogato. Kto jaki wybiera? Ja już tam mam swój typ. Ale było kozacko. Ostatnią. Panie kapitanie? Jest majtkiem dziś. Dobrze, to ja też. To nie mamy kapitana. Ten statek pływa nie może wpływa sam. To jest morskie! Oh yeah! Czujesz ten ślizg? Tak! Ster prawo na bord! Pełna moc! Jadna! Nawet się da. Spok. O jeden węzeł szybciej mamy. No i nie będziesz trzeba się obracać na końcu. Ale nie, jednak nie. Jednak ostatecznie wzięliśmy na wstecznym. Polowanie, dziada. Polowanie, będzie najłatwiej. Polityka. Jeden jedzie. O, dwóch jedzie. A reszta idzie. Ja bardzo przepraszam, ale ja przyjechałem tutaj polatać, nie poleżeć. Co tu się odpierdziela? Śpiochy. Browarów się ochlali i leżą. No i w końcu dojeżdżam do domku. Lasy, doliny, to co lubię i cień, bo tak smaży, ale to był mega weekend, oby częściej takie fajne. Do kolejnego spotkania, na razie.